50 wystawców w jednym miejscu. Targi urody w gdańskim Amber Expo zgromadziły najlepszych z branży. Dziś dowiemy się, kto zwyciężył w naszym plebiscycie Mistrzowi Urody. Co na nas czeka, jakie trendy zapowiadają się na ten sezon? Dowiemy się za chwilę. Sprawdźcie razem z nami. Najczęściej klientki wybierają i stawiają na naturalność, ponieważ wydaje mi się, że podkreślenie naszych łuków kości policzkowych daje świetny efekt. Stawiamy na błyszczyki. Nasze oko musi być po prostu podkreślone delikatnym cieniem i wydaje mi się, że to jest to, co każda kobieta powinna wiedzieć. Generalnie, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie, uważam, że jest wiele trendów. Tak naprawdę to, co nam pasuje, jest tak naprawdę modne. W dalszym ciągu ulica lubi przedziałki, lubi wysokie fryzury, już coraz częściej wchodzą fryzury leciutkie, lekko strzyżone, z prostymi grzywkami, dalej mamy krótkie boki, wysoko wyczesane fryzury. Tak naprawdę ten trend się utrzymuje już około półtora roku i dalej jest modny. Jestem bardzo zadowolona z targów. Jestem pierwszy raz ogólnie na takich targach, ale jestem bardzo zadowolona. Ogólnie z koleżanką byłyśmy na konferencji podologicznej, to co nas interesuje, także jesteśmy pełne wiedzy i zadowolone naprawdę. Sommelier na targach urody udowadnia, że nie tylko wygląd się liczy, ale też kultura. Bycie dżentelmenem, zachowania przy stole. Ponieważ ja przede wszystkim szkolę ludzi, jak zachować się przy stole, jak zachować się na spotkaniach formalnych, nieformalnych, jak się nie stresować w restauracji.